Cześć, witajcie w nowym odcinku programu Dogrywka w Sport.pl. Dziś moim gościem jest Jarosław Jach, piłkarz Crystal Palace, obecnie wypożyczony do Rakowa Częstochowa. Cześć Jarek. Witam serdecznie wszystkich. Żałujesz tej decyzji o wyjeździe do Anglii, bo tam nie udało ci się przebić. W 2018 roku nie pojechałeś na Mistrzostwa Świata, a teraz można powiedzieć, wracasz do punktu wyjścia, czyli do Ekstraklasy. Gdybyś dziś miał znów podjąć tę decyzję, to zdecydowałbyś się na transfer? Tak, myślę, że nie wahałbym się kolejny raz zrobić tego samego. Oczywiście pewne rzeczy już tam na miejscu być może potoczyłyby się inaczej. Tam pewne decyzje może bym zmienił, natomiast samej decyzji wyjazdu absolutnie nie żałuję. A to co byś zmienił? Tak, bardziej jeżeli chodzi może o pracę u mnie, na pewno może troszeczkę inne decyzje dotyczące wypożyczeń. Być może starałbym się bardziej przekonać klub, aby jednak zostawili mnie na kolejne pół roku jeszcze tam w Palace przed wyjazdem do Turcji. Aby mógł jeszcze zaprezentować się kolejne gdzieś tam kilka miesięcy. Myślę, że to były główne takie decyzje, które chciałbym zmienić i których po części gdzieś tam delikatnie żałuję. A ty, tak jak rozmawiałeś teraz przed tym wypożyczeniem do Rakowa Częstochowa z władzami Crystal Palace, oni jeszcze w ciebie wierzą? To wypożyczenie ma ci pomóc jeszcze gdzieś odbudować się i spróbować jeszcze później powalczyć o tą swoją pozycję w Anglii? Tak, na pewno jestem w ciągłym kontakcie z Crystal Palace. Monitorują mój jakby przebieg kariery. Dostałem też już raport od nich dotyczący meczu z Arką Gdynia, także wszystko przebiega na bieżąco. Aczkolwiek samych planów jakby dotyczących mojej osoby osobiście nie znam, natomiast ich zaangażowanie pozwala wierzyć w to, że jednak jestem w kręgu zainteresowany. A ty jeszcze niedawno w wywiadzie dla TVP Sport mówiłeś, że niechętnie wrócisz do Ekstraklasy, że raczej szukałbyś wypożyczeń w innych ligach. To co się takiego zmieniło, że wybrałeś Raków Częstochowa i czy to była twoja decyzja, czy może przekonał cię trener Papszun jakąś wizją pracy właśnie z tobą w Rakowie Częstochowa? Tak, zaczynając od tego tematu zagranicznego, to przede wszystkim oczywiście było to dla mnie priorytetowe. Nie chciałem za bardzo wracać do Polski na samym początku. Odrzuciłem kilka, powiedzmy, gdzieś tam początkowych takich rozmów jeszcze na początku okienka transferowego. A możesz powiedzieć, jakie kluby do ciebie dzwoniły, polskie, które były tobą zainteresowane przed Rakowem? Były gdzieś tam wstępne zainteresowania, między innymi też z Korony Kielce, z Piasta Gliwice. Natomiast tych rozmów gdzieś tam nie podjęliśmy, bo tak jak mówię, raczej skupiałem się na wyjeździe dalej za granicę. Natomiast wszystkie nasze tematy zagraniczne w pewnym momencie gdzieś tam umarły. I na ostatnie kilka dni przed zamknięciem okienka miałem wybór wrócić do Anglii, co prawdopodobnie wiązałoby się tam z przeczekaniem raczej do okienka zimowego niż z jakąś regularną grą, lub powrót do Polski i granie w barwach Rakowa. Oczywiście Raków był bardzo zaangażowany, rozmawiałem kilkukrotnie z trenerem Papszunem, rozmawiałem z właścicielem Rakowym, panem Sierczewskim. Także no było widać z ich strony wielkie zaangażowanie, pomysł i jakby te wszystkie rozmowy na pewno przychyliły się do tej decyzji o przyjeździe do Polski powrotnym. No i myślę, że jest to też fajna decyzja w kontekście jakby gry. No przede wszystkim, no okej, w Anglii trenowałbym na fajnym poziomie, natomiast no byłbym bez gry na pewno kolejne pół roku. A tego chciałem uniknąć i mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. A co nauczyła cię ta przygoda w Anglii, to ta nieudana przygoda, bo tak ją chyba na razie trzeba nazwać, piłkarsko? Ty się tam czujesz, że się rozwinąłeś piłkarsko, porównując do tego, co prezentowałeś w Zagłębiu Lubin, bo wtedy wyjeżdżałeś jako reprezentant Polski, teraz chyba gdzieś musisz tą swoją pozycję w hierarchii polskiego futbolu odbudowywać. Tak, nie, zdecydowanie czuję progres. Przychodząc tutaj do drużyny, mam świadomość tego, że oczekuje się ode mnie dużo, ale też jestem gotowy na to, aby dać drużynie dużo. Na pewno jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem i nabrałem fajnych takich przyzwyczajeń z właśnie boisk angielskich, czy później w Turcji, która ta liga też była na fajnym, wysokim poziomie. Więc jestem zdecydowanie lepszym zawodnikiem niż ten, który wyjeżdżał. No i to będę starał się udowadniać w każdym meczu. Myślę, że poprawiłem się od strony fizycznej. Wracając też tutaj, trener bardzo chwalił mnie za takie aspekty, gdzie raczej trener stokowy z Zagłębiu zawsze uważał to za moje negatywne strony. Coś takiego jak na przykład agresja, bliskie dojście. Po gdzieś tam kilkumiesięcznym czy rocznym, półtora rocznym pobycie za granicą,
Stało się to moim wielkim atutem. Dzisiaj trener Paxson bardzo to mnie podkreślał, bardzo cieszył się z tego, że jestem tak agresywny, co gdzieś tam w zagłębiu było wielkim moim mankamentem. A to dlaczego nie udało ci się przebić? Skoro mówisz o tych wszystkich atutach, że Anglicy to doceniali, ten przeskok między polską ekstraklasą a nawet treningami w Anglii jest tak wielki? Znaczy, to też nie było tak, że ja od pierwszego dnia wyjechałem z Lubina i nagle nauczyłem się być agresywny. To był proces, który trwał oczywiście kilka miesięcy i tego musiałem się nauczyć i dostosować. A w Anglii wiadomo, no nie byłem, nie wiadomo jak długo. Czyli czujesz, że nie byłeś wtedy gotowy w tym momencie na wyjazd do aż tak silnego klubu, do aż tak silnej ligi? Myślę, że nie byłem gotowy na to, aby z miejsca wejść tam do podstawowej jedenastki, czy być nawet gdzieś tam zmiennikiem. Myślę, że wyjazd był w odpowiednim momencie. Natomiast chciałbym jakby to podkreślić, nie dostałem też aż tam nie wiadomo jak dużo czasu. Okay? Dostałem tak naprawdę pół roku, które było takie momentem adaptacyjnym. Zacząłem wyglądać lepiej, no i klub zdecydował się wtedy na wypożyczenie, więc troszeczkę właśnie tego żałuję jakby najbardziej, że nie udało się gdzieś tam jeszcze kolejnego pół roku spędzić w Anglii, bo moje zdanie jest takie, że właśnie mógłbym się przebić. A nie czujesz trochę żalu, patrząc na to, co osiąga Krzysztof Piątek? Bo wy się przyjaźnicie, to jest twój przyjaciel, znacie się z Zagłębia Lubin. Jego kariera trochę inaczej się potoczyła. Teraz on jest na topie, ty gdzieś musisz się odbudowywać, a w momencie, kiedy ty wyjeżdżałeś z Polski, no to ty byłeś reprezentantem Polski, ty byłeś, można powiedzieć, dość blisko wyjazdu na Mistrzostwa Świata, bo Adam Nawałka mówił, że prawdopodobnie gdybyś nie zmienił wtedy klubu, to w tej szerokiej kadrze na Mistrzostwa Świata w Rosji byś się znalazł. No oczywiście, patrząc przez jakby pryzmat kariery Krzyśka, gdzieś tam można mieć do siebie jakieś pretensje, jakiś tam powiedzmy mały żal, natomiast no, Krzysiek jest gdzieś tam innym takim też troszeczkę przykładem, na pewno jego kariera eksplodowała bardzo, bardzo szybko i bardzo udany jest ten jego wyjazd za granicę, na pewno, nie wiem, można by to uznać za taki modelowy wyjazd, każdy by chciał w takim stylu jakby wyjechać za granicę do średniego klubu, później przebić się do bardzo mocnego. Natomiast no, to się udaje niewielu osobom. Mój przykład jest troszeczkę inny, troszeczkę zostałem jakby przygaszony w tym wszystkim, ale nie poddaję się, dalej robię swoje i dalej mam swoje marzenia i oczekiwania jakby w stosunku do siebie i wierzę, że jeszcze mogę zaistnieć na jakby arenie międzynarodowej. A taka cierpliwość, jaką można powiedzieć, popisał się Jan Bednarek w Anglii, to jest coś, czego zabrakło tobie, bo on też nie dostawał na początku szans, nie grał, dopiero zmiana trenera mu pomogła. W twoim przypadku to wyglądało trochę inaczej, bo klub cię od razu wypożyczał, ale jak tak patrzysz na ten przebieg kariery Jana Bednarka, to też gdzieś zapala ci się taka lampka, że może coś poszło nie tak w tym, tak jak twoja kariera się potoczyła? Tak, wydaje mi się, że właśnie przykład Janka jest takim fajnym przykładem na to, że czasami warto dać jeszcze kolejną szansę gdzieś tam przeczekać troszeczkę, bo Janek tak też ma swoje problemy i wydaje mi się, że nawet czekał jeszcze dłużej niż takie rok czy półtora, więc no ja właśnie podkreślałem to, że szkoda, że nie dostałem właśnie takiej podobnej szansy jak Janek, natomiast no nie wiadomo jakby się to skończyło, możliwe, że po takim okresie też zostałbym powiedzmy tak brzydko odpalony i jakby gdzieś tam wyrzucony na wypożyczenie. Natomiast stało się to dużo szybciej i jakby nie jesteśmy w stanie się teraz przekonać o tym. I to jest właśnie ta, wracając jeszcze jakby do początkowego pytania, to jest właśnie to, czego żałuję, że właśnie nie zostałem dłużej, nie trenowałem z różną balans gdzieś tam przez jakiś okres dłuższy. Porównując te treningi, które miałeś w Anglii, które później spotkały cię na wypożyczeniach, to jakbyś to się w ogóle da porównać gdzieś poziom Ligi Mołdawskiej, tego co było w Turcji i teraz co jest w Polsce? Bo trener Marek Papszun, jesteś krótko w Rakowie Częstochowa, ale to jest trener, który ma w środowisku opinię szkoleniowca, u którego się bardzo ciężko trenuje. To gdzieś w ogóle można porównać z tym, co miałeś w Anglii? Znaczy na pewno system trenowania w Anglii jest troszeczkę inny, troszeczkę inaczej to wygląda niż to, co przeżyłem przykładowo w Turcji, w Polsce, w Mołdawii. Tam trenuje się podobnie, natomiast w Anglii troszeczkę to wygląda inaczej, przynajmniej w Crystal Palace. Mieliśmy takie powiedzmy indywidualne, po czym mieliśmy być już gotowi na boisko i wychodziliśmy na boisko powiedzmy na półtora godziny, ale w te półtora godziny mieliśmy już tylko treningi piłkarskie. W Polsce czas treningu jest podobny, tylko że w ten czas jeszcze wliczamy jakby rozgrzewkę. Tam wychodziliśmy i tak naprawdę mieliśmy tą rozgrzewkę już jakby za sobą i mieliśmy ten czas 100% efektywny,
jakby dla trenera, więc sama intensywność okej, była też duża, ale czy aż tak dużo większa? Wydaje mi się, że nie. Natomiast to przygotowanie przed treningiem spowodowało to, że trener mógł jakby przeprowadzić troszeczkę więcej rzeczy na samym boisku. Drugą rzeczą, która jest taka typowa w Anglii, jest to, że zawodnicy bardzo dużo pracują po treningach, powiedzmy z trenerami indywidualnymi. Przez to gdzieś tam są bardzo dobrze przygotowani fizycznie. I ta fizyka to jest według mnie podstawowa różnica między przykładowo polską ligą a ligą angielską. Oni są bardzo szybcy, bardzo silni, no perfekcyjnie przygotowani fizycznie. Natomiast wracając do trenera Papszuna, no te treningi naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, bo trenują bardzo ciężko, przynajmniej jak dla mnie. Chłopaki wydaje mi się, że są już troszeczkę przyzwyczajeni do tego poziomu. Natomiast ja bardzo mocno odczułem te pierwsze 2 tygodnie tutaj w Częstochowie. I powiem szczerze, że w meczu z Arką nie dałem sobie rady tak na 100%. Nie byłem gotowy na to, aby biegać za chłopakami w takim tempie. Ostatnie 20-15 minut było dla mnie naprawdę bardzo męczące. I ta efektywność moja również spadła. Na pewno trenując tutaj na dłuższą metę u trenera Papszuna, podciągnę się kondycyjnie, fizycznie i tak dalej. Natomiast no, to jest proces troszkę długofalowy i na takie efekty w 100% muszę troszkę poczekać. Natomiast jestem przekonany, że po okresie tego roku, rocznego wypożyczenia tutaj, będę dużo lepiej przygotowany niż przykładowo byłem w Turcji czy w Mogę. A gdzie widzisz się za rok, kiedy skończy się to wypożyczenie do Rakowa Częstochowa? Będziesz chciał spróbować jeszcze w Anglii, czy będziesz szukał innego klubu lub wypożyczenia? To jest bardzo trudne pytanie dla mnie w tym momencie i wydaje mi się, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno skupiam się na tym, aby ten rok był dla mnie dobry i mam świadomość tego, że jest to dla mnie bardzo ważny rok, bo za chwilkę gdzieś tam zbliża się koniec kontraktu w Crystal Palace. Ten rok będzie kluczowy co do mojej przyszłości, dlatego chcę przez ten rok pracować jak najlepiej się da i pokazywać wszystko, co najlepsze na boiskach ekstraklasy, aby gdzieś móc mieć jeszcze szansę gdzieś tam zostać w tym, powiedzmy, obiegu zagranicznym. A masz w ekstraklasie coś do udowodnienia? Bo tak wracając do Polski, nie obawiałeś się trochę głosów, że wraca wielki talent, ale taki, który odbił się od tej poważnej piłki? Oczywiście, że miałem takie poczucie, że może być różnie. Bardzo bałem się przez to swojego debiutu, bo wiedziałem, że kamery są skierowane na mnie i powiedzmy ludzie czekają na może małą sensację, a może właśnie na pozytywną sensację. Cieszę się, że tak się ułożyło, że ta historia gdzieś tam skończyła się pozytywnie. Natomiast na samego debiutu bardzo się obawiałem, ale cieszę się, że zdałem egzamin. Gościem programu Dogrywka w Sport.pl był Jarosław Jak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.